otwieram 15. sesję Rady Gminy Cieszyno. Pragnę powitać Szanowną Radę, Pana Wicewójta Edwarda Wojtanika, Panią Sekretarz Irenę Leczenko, Panią Skarbnik Anitę Wietrzycką, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, Panie i Panów Sołtysów, Pana Radcę Prawnego Macieja Plęsa. Bardzo serdecznie witam mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości w osobie Pana Bartosza Zabrockiego, który przybył za tatę. Pan Bartosz jest członkiem zarządu oddziału kręgowego Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci w Koszalinie. Witam również bardzo serdecznie Pana Zdzisława Zakrzewskiego, prokurenta firmy HATO. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada posiada zdolność do podejmowania uchwał. Na dzisiejszą sesję zgłosiło się 14 radnych. Nieobecnych na razie Pan Tomasz Pińkowski, który usprawiedliwił się u przewodniczącego. Proszę Państwa, Szanowna Rado, materiał na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo projekt uchwały o nazwie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Świeczyno w obrębie ewidencyjnym Wieskowo. Taki projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Taki projekt uchwały został opiniowany przez Komisję Infrastruktury. Natomiast, proszę Państwa, w porządku obrad da się błąd i w punkcie 14, podpunkt D jest ta uchwała, nosi nazwę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świeczynowa farmy elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Wieskowo. To jest oczywisty błąd, ale jako taki musi zostać sprostowany i w to miejsce zostanie tytuł prawidłowy uchwały. Ponieważ jest to oczywista luka pisarska, ale musi zostać ona jednak formalnie przegłosowana, składam formalny wniosek, że to jest zamiennie za tą uchwałę, która została błędnie wpisana, została wstawiona ta uchwała właściwa, którą Państwo macie w materiałach na dzisiejszą sesję. W związku z tym zapytuję Państwa, kto z Pań i z Panów Radnych jest za złożonym przez Przewodniczącego wnioskiem. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie ma nikogo. Wniosek Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. W związku z tym mogę po tej zmianie przedstawić już porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt 4 to jest przyjęcie protokołu z 13 i 14 sesji Rady Gminy. Punkt 5 sprawozdanie wójta z działania w okresie między sesjami. Punkt 6 sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na 13 i 14 sesji Rady Gminy. Punkt 7 informacja skarbnika gminy o realizacji budżetu. Punkt 8 sprawozdanie spraw komisji Rady Gminy. Punkt 9 wystąpienia obywatelskie. Tutaj drobna uwaga, mieszkańcy chciałby zabrać głos w tej trybunie obywatelskiej. Jest przygotowana lista mówców i kto jeszcze się nie wpisał, to o dopełnienie tej formalności i wpisanie się na listę mówców. Punkt 10 podsumowanie sezonu letniego w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Punkt 11 działalność obiektów użyteczności publicznej, w tym świetlic miejskich. Punkt 12 analiza oświadczeń majątkowych. Punkt 13 wybór ławników sądowych do sądów okręgowych i sądów rejonowych w Koszalinie na kadencję 2016-2019. Podpunkt 1 przedstawienie stanowiska zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na temat kandydatów, w szczególności przy zgłoszeniu zgłoszenia kandydatów, wpłynęły w terminie oraz czy spełniają wymogi formalne. Podpunkt 2 przedstawienie opinii wyżej wymienionego zespołu na temat kandydatów, w szczególności spełniania pewnych wymogów określonych w ustawie. Podpunkt 3 wybór komisji skrutacyjnej. Podpunkt 4 przedstawienie przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej regulaminu głosowania. Podpunkt 5 przedstawienie przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej protokołu wyników głosowania. Podpunkt 6 podjęcie uchwał numer 71 w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego w Koszalinie i uchwała podpunkt B uchwała 72 w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego w Koszalinie. Punkt 14 rozpatrzenie projektu uchwał oraz podjęcie uchwał.
Mamy do podjęcia dzisiaj 5 uchwał do rozpatrzenia, 5 projektów jest w porządku obrad sesji. W podpunkcie A uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Cieszyno na rok 2015. Uchwała nr 74 w sprawie zmiany ostatniej prognozy finansowej gminy Cieszyno na lata 2015-2020. Uchwała nr 75 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uchwała 76, cały projekt wcześniej wspomniałem, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszyno w obrębie ewidencyjnym Wiosławo. I ostatnia uchwała nr 77 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszyno dla części obrębu ewidencyjnego Cieszyna. Punkt 15. Zapytania i interpelacje Rady i Sołtysów. Punkt 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Rady i Sołtysów. Punkt 17. Wnioski i oświadczenia Rady. Punkt 18. Sprawy organizacyjne. I punkt 19. Zamknięcie obrad dzisiejszej sesji. Czy do przeczytanego przewodniczącego porządku obrad sesji są jakieś uwagi? Jakieś zmiany, propozycje zmian? Pan radny Marcinkowski udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zmienić porządek obrad i chcielibyśmy jako klub radny złożyć wniosek formalny w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Cieszyno. Proszę? Może jeszcze pan powtórzył, jeszcze chcę wniosek formalny w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Cieszyno. Proszę się panie, tak? W którym miejscu ma być? W którym miejscu ma być ten wniosek? Ten wniosek ma być po punkcie trzecim. Po punkcie trzecim, czyli przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad sesji, tak? Czyli byłby punkt 3a, tak? Tak. Odwołanie przewodniczącego, tak? Tak. Wniosek, tak? Tak. Na razie jest na porządku. Proszę Państwa, Szanowna Rado, wpłynął wniosek formalny, że po punkcie 3a, po punkcie 3 zostanie wprowadzony punkt 3a. Czyli wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy. Poczekaj. Uchwała. 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 Wniosek najpierw. Uchwała też. Uchwała. Czyli punkt 3a wniosek uchwała w przedmiocie odwołania przewodniczącego Rady Gminy, tak? Tak. Kto z pani, z pan radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem osób. Kto jest przeciw? Pięć osób. Ja się wstrzymuję. Wyłączam, tak? Niechęcznie. Głosowanie na zmianę góry. Aha, no faktycznie. Żeby ten porządek obrad sesji został zmieniony, musi być bezwzględna większość głosów. Ta bezwzględna większość głosów to jest 8 głosów w przypadku naszej rady. I ta zmiana do porządku obrad została wprowadzona, tak? Czy jakieś zmiany jeszcze do porządku obrad Szanowna Rada zgłasza? I zarządzam 10-minutową przerwę do 10:20. Proszę Państwa, ja tylko pokrótce zapoznam Państwa z uzasadnieniem tego wniosku, który został przed chwilą złożony. Chcę, żeby Państwo to uzasadnienie poznali i po części jest to taka
zaskakująca decyzja, ale wydaje mi się, że postaram się na szybko co do części tych zarzutów, moim zdaniem mało precyzyjnych i po części lakonicznych w niektórych punktach odnieść, tak? Uzasadnienie. W czasie pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy, radny Bogdan Tańczak nie radził sobie z tą organizacyjną funkcją niekompetencji pana Tańczaka jako przewodniczącego, niekompetencje pana Tańczaka jako przewodniczącego to naruszenie paragrafu 27 ust. 2 statutu Gminy Świerszyno w brzmieniu projektu uchwał mogą być zaopiniowane przez właściwe komisje rady. O skierowaniu projektu zaopiniowania decyduje przewodniczący rady. Wielokrotnie uchwały istotne i wymagające zapoznania się z opinią fachowców nie były przekazywane do zaopiniowania, m.in. uchwała z dnia 27 kwietnia o likwidacji Zespołu Oświaty Samorządowej oraz o podzieleniu Multimedialnego Centrum Kultury na dwie osobne instytucje. Proszę Państwa, punkt drugi tego uzasadnienia, obcesowe, lekceważące, a nawet chamskie zachowanie w stosunku do uczestników sesji. Często takie zachowanie skierowane było do dyrektor Multimedialnego Centrum Kultury Eureka Biblioteka Publiczna, pani Teresy Adolety Rogalskiej. Proszę Państwa, ci, którzy byli na tej sali i byli obecni w wszystkich sesjach, nie chcę się do tego ustosunkowywać. Myślę, że mają wyrobione zdanie i ogląd w tej kwestii, czy moje zachowanie było chamskie, czy też nie. Punkt trzeci, nieprzyjęcie uchwał do porządku obrad 7 sesji Rady Gminy, to jest 26 marca 2015 roku, mimo dostarczenia jej w terminie statutowym, uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminy hali sportowej w Konikowie. I tutaj, proszę Państwa, pragnę się odnieść do statutu Rady Gminy, który wielokrotnie w tym uzasadnieniu jest cytowany. Paragraf 27 ust. 1 mówi, że z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić 1. Wójt, 2. Przewodniczący Rady, 3. Komisja Rady, 4. Klub Radnych, 5. Co najmniej 3 Radnych, tak? Proszę Państwa, i punkt trzeci. Projekty uchwał zgłoszone przez wnioskodawców, o których mowa w ustępie 1. od punktu 2 do 5, czyli przewodniczący rady, komisja rady, klub rady, co najmniej 3 radnych, wymagają zaopiniowania przez wójta. I proszę Państwa, wielokrotnie wszystkie uchwały, które spływały do biura rady, a kierowane były albo przez klub radnych, albo przez osoby wymienione w paragrafie 3 ust. 1, były kierowane do wójta. I to wójt opiniuje, bo tak jest w statucie. I dopiero po zaopiniowaniu przez wójta, jeżeli uchwała zostanie skierowana do przewodniczącego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem sesji, ja mam obowiązek tę uchwałę wprowadzić do porządku obrad sesji. Także zapraszam to niektórych do dokładniejszego zapoznania się ze statutem, który nadal obowiązuje. Nieprzyjęcie uchwały do porządku obrad z 9 sesji, mimo dostarczania jej w statutowym terminie, uchwała w sprawie budowania sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, również podobnie jak w punkcie 3, nie zamierzam się dodatkowo do tego ustosunkowywać. Zlecenie złożone do Komisji Rewizyjnej do skontrolowania Multimedialnego Centrum Kultury, Eureka Biblioteka Publiczna i skontrolowanie tej jednostki przez jednoosobową reprezentację Komisji Rewizyjnej bez zapowiedzi naruszenie paragrafu 40 ust. 3 Statutu Gminy Świerszyno. Jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, czy doszło do naruszenia jakiegoś prawa czy przepisów? Ta kontrola według mnie odbyła się zgodnie. Nie opiniował akty prawnego? Nie. Tak. Przed kontrolą zasięgana była opinia pana Macieja Pęsa, może jak wróci, to wyjaśni tę kwestię. Punkt 6 tego uzasadnienia. Ograniczenie wystąpień kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców w czasie wystąpień obywatelskich. Proszę Państwa, no tak jest, że Rada obraduje na swoich, na sesjach, na posiedzeniach ściśle określonym planem, tak zwanym harmonogramem. Gdybyśmy chcieli, żeby daną część zdominowała na przykład wystąpienia obywatelskie i każdy chciałby zabrać głos, który trwałby 10-15 minut, to ta sesja zamiast trwać 4, 5, 6 godzin
trwałaby być może dwa dni. Proszę Państwa, i to przewodniczący jest głównie od tego, żeby organizować tą pracę w ramach sesji, tak, aby ta sesja sprawnie przebiegała. Nie zdarzyło się jeszcze nigdy, żeby osoby, które są w Trybunie Obywatelskiej i chciały zabrać głos, żeby tego głosu tym osobom nie udzielić. Każdy ma prawo przedstawić Radzie swoje stanowisko. Ale wielokrotnie powtarzałem, że ten punkt ósmy, wystąpienia obywatelskie, to jest punkt, w którym każdy z mieszkańców może wstać, zabrać głos i przedstawić Radzie swoje stanowisko, swój problem, swoją opinię, ale nie jest to punkt do dyskusji. Są tutaj niektórzy kierownicy jednostek organizacyjnych. Ja nie wiem i nie słyszałem od nich w rozmowach pozasesyjnych, żeby w jakiś sposób ograniczał ich wystąpienia. Bardzo często jest tak, że materiały na sesje, które otrzymują radni, sporządzone są przez tych kierowników jednostek organizacyjnych i ja bardzo często konsultuję z tymi kierownikami na spotkaniach przedsesyjnych i treść tego, co się znajduje w tych materiałach i czy dane osoby chcą występować. Nikomu nie zabroniłem i nie zabierałem głosu. Natomiast proszę Państwa, jeżeli dochodzi niekiedy do takiej sytuacji, bo tutaj została wywołana pani Adleta Rogalska, pani dyrektor, ja nie chciałem, bo wiem, że sesja na pewno będzie zdominowana tym problemem, nie chciałem tego wywoływać, ale wielokrotnie, jak zostałem przewodniczącym, to mówiłem, że ja nie chcę, żeby na sesji były odczytywane suche materiały, bo te materiały w formie papierowej radni mają, ale tak na dobrą sprawę one niewiele wnoszą. Obraz, przekaz multimedialny w formie jakiejś prezentacji pozostawia w naszej pamięci znacznie więcej. Jest obrazem ciekawszy i nie męczy słuchacza. Pamiętam, była taka sytuacja, że pani Adleta, pani kierownik siedząca tutaj Maria Notarek, przyszła przed sesją do mnie i mówi, czy mogłaby na sesji przeprowadzić prezentację multimedialną, bo ma przygotowaną. Ja mówię, że pani kierownik, sytuacja jest taka, że ten harmonogram sesji jest dość napięty, troszeczkę za późno mnie pani poinformowała i nie da rady. Natomiast pani Rogalska, nie pytając mnie jako prowadzącego, jako przewodniczącego, na sesji taką prezentację multimedialną przedstawiła, a jeszcze raz przypominam, że gospodarzem sesji, no niestety jestem ja. Punkt siódmy. Instytucje insynuacje o zbyt wczesnych spotkaniach komisji. 7.15, 7.30, oskarżanie o złośliwość radnych i tak dalej. Proszę Państwa, to jest tylko część odbioru przez część radnych tego. Proszę pamiętać i tym, którzy mają krótką pamięć, to pragnę przypomnieć, że jak zostałem przewodniczącym i zacząłem zapoznawać się z funkcjonowaniem biura rady, to wcześniej, proszę Państwa, na stronie internetowej nigdy nie było informacji o tym, że spotyka się jakakolwiek komisja. Jeżeli było inaczej, to niech ci, którzy byli radnymi, wcześniej z tego będą wyprowadzać. Oczywiście. Proszę Państwa, od momentu, kiedy zostałem przewodniczący, a jest zapisany w ustawie o samorządzie gminnym, że działalność organu ma być działalnością jawną, przekazałem wszystkim przewodniczącym komisji i nakazałem im też, żeby każdorazowo przed spotkaniem danej komisji była umieszczana informacja na stronie informacyjnej biuletynu informacyjnego i na stronie Urzędu Gminy. Natomiast proszę Państwa, pewnie, że nie ma nigdy złotego środka, kiedy ta komisja może się odbyć. Bo tak jak powiedziałem, po to jest ta informacja podawana dla publicznego oglądu, żeby mieszkańcy, których interesuje dana sprawa, mogli przyjść na komisję, zobaczyć, jak ta komisja obraduje, zabrać zdanie i wygłosić swój ogląd w danej sprawie. Pewnie, że nigdy nie wypracujemy jakiegoś stanowiska i dla jednych 7.30 czy 7.15 to będzie dobry czas, dla jednych 15 czy 16 czy 18 to też będzie dobry czas, a dla których ten czas nie będzie pasował. Więc uważam ten zarzut za
całkowicie wyrwany z kontekstu i tak sobie rzucony, żeby tylko w tym uzasadnieniu przybyło troszeczkę więcej punktów. Zezwolenie na przedkładanie projektów uchwał bez merytorycznych uzasadnień, uchwała o likwidacji ZOS, o podziale MCK. Te zarzuty cały czas w tym uzasadnieniu się przewijają. Wykraczanie poza swoje kompetencje jako przewodniczącego, biorąc na siebie rolę radcy prawnego, podczas gdy pytania zadawane są do prawnika gminnego, paragraf 12 ust. 3 statutu gminy, się przyjął na brzmienie. Zadaniem przewodniczącego Rady Gminy jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie jej obrad. Proszę Państwa, żeby organizować pracę Rady, żeby prowadzić jej obrady, to trzeba naprawdę na bieżąco sięgać do przepisów, do ustawy o samorządzie gminnym, do statusu, do innych aktów wykonawczych. Przy złożeniu każdego projektu uchwały ja z tymi aktami prawnymi się zapoznaję. Więc to jest moje stanowisko, a nie stanowisko radcy prawnego, bo wielokrotnie tak było, że ja zajmowałem stanowisko i mówiłem, jak to prawnie wygląda, bo mam do tego prawo, bo jako przewodniczący zgodnie z statutem w każdej chwili mogę zabierać głos, ale merytorycznie również wyjaśniam pod względem prawnym kwestie jeden albo drugi radca. I Państwo na sesji do tych wyjaśnień nigdy nie mieliście zarzutów, ani zastrzeżeń. Przewodniczący zabiera na sesji Rady głos w dyskusji nad poruszonymi sprawami, prezentując własne stanowisko w danej kwestii. Proszę Państwa, to znowu co? Mam sięgnąć do statutów i Państwo odczytać? Każdy z radnych ma prawo wygłosić swoje stanowisko, swoje zdanie. I tak w statucie jest zapisane, że radnemu udziela się głosu na wniosek przewodniczącego, a w statucie jest zapisane, że przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili. Jeżeli mam coś istotnego do powiedzenia, nie jakieś tam ble, 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 to staram się zabrać głos i wyrazić swoją opinię na dany temat. I 10. punkt, mimo ustalenia na początku kadencji tej Rady, że sesje odbywa się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca, trzykrotnie, kwiecień, czerwiec, październik, sesje zostały zorganizowane w innych terminach, bez konkretnego wytłumaczenia powodu zmian terminu. Proszę Państwa, nigdzie nie jest zapisane, że sesje muszą się odbywać w ściśle określonym czasie. Te ustalenia były jak gdyby między radnymi i tak ustaliliśmy, ale nie zawsze w stanie jesteśmy do tego harmonogramu się dostosować. Jest wszystko zgodnie zrobione ze statutem, bo statut mówi w ten sposób, że sesja powinna się odbywać nie rzadziej niż raz w kwartale. O sesji i o zwołaniu sesji zwołuje przewodniczący i o terminie sesji powiadamia przewodniczący. Państwo zawsze zostaliście powiadomieni o terminie. Jeżeli to nie był czwartek, tak jak jest tutaj zapisane, i to były inne dni niż te ostatnie dni czwartkowe, to odpowiednio wcześniej pracownik biura rady, pani mówi, nie pani wychodzi. Nie chodzę. Albo potwierdzi, albo zaprzeczy. Pracownik rady telefonicznie dzwonił do każdego radnego i informował, że nastąpi zmiana i sesja nie odbędzie się w czwartek, bądź tylko w innym dniu tygodnia. Pani Ulu, tak było, czy tak nie było? Pani Ulu. Głośniej. Potwierdzam. Dziękuję. Także proszę Państwa, chciałem się odnieść tak na gorąco, bo nie znalazłem tego dokumentu. Podejrzewam, że większość z Państwa i z Rady tego dokumentu nie znała. To moja wypowiedź nie była wypowiedzią przygotowywaną, tylko była wypowiedzią spontaniczną na razie tych materiałów i dokumentów, którymi dysponuję. Proszę Państwa, aby wybory mogły się odbyć, musi być, ale wybory komisji skrutacyjnej do tego projektu uchwały. Tak. Aby doszło do odwołania przewodniczącego, musi być wybrana komisja skrutacyjna zgodnie ze statutem
W związku z tym proszę zgłaszać swoje kandydatury. Kto z pani stanów radnych chciałby wyrazić akces uczestniczenia w komisji skrutacyjnej, proszę o podanie nazwiska. Czy jeszcze jakieś kandydatury są? Nie ma. Zamykam listę. Pani Łukowska, czy wyraża pani chęć? Tak. Pan Mariusz Jezierski. Dziękuję. Pani Wanda Jędrzejczyk. Dziękuję. Komisja. Głosujemy. Aha, głosujemy na komisję. Głosujemy nad wyborem komisji skrutacyjnej, ale w całości? Tak, słyszę. Głosujemy nad wyborem komisji skrutacyjnej w całości. Kto z pani stanów radnych jest za tym, aby komisja skrutacyjna składała się z radnych pani Urszuli Górka, pana Mariusza Jędrzejskiego i pani Wandy Jędrzejczyk? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery osoby, tak? Czyli komisja skrutacyjna w tym sprawie będzie działała, została powołana. Zarządzamy przerwę. Jeszcze komisja skrutacyjna w trakcie przerwy musi wybrać ze swoich posłów przewodniczącego i opieczętować każdy do głosowania. Po przerwie przewodniczący przypomni regulamin głosowania i zarządzimy głosowanie. Czyli ogłaszam 10-minutową przerwę do 10:50. Przygotowała kartę do głosowania. Tak. Proszę zapoznać radnych ze sposobem głosowania. W karcie jest zapytanie, czy jest jego odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Komisji Śledczej pana Bogdana Zajczaka. Tak, jest tylko ważne skreślenie jednego głosu i komisja przekaże teraz po innej karcie imienie zgodnie z listą obecności i potem imiennie zbierze to Zajczak Bogdan, Górka Urszula, Jezierski Mariusz, Jędrzejczyk Wanda, Komarz Stanisław, Majster Monika, Marcinkowski Jacek, Mistrza Franciszek, Wiecy Ryszard, Potoniec Waldemar, Szymanowska Jadwiga, Węcka Jolanta, i Wilczy Banza. I teraz głosujemy. Proszę o skreślenie odpowiedzi. Tak, nie, tylko jest ważna jedna odpowiedź.
Ustaliła, co następuje. Na ogólną liczbę 15 radnych uprawnionych do głosowania obecnych na sesji 14 radnych. Głosowało 14 radnych. Głosu ważnych oddano 14, głosów nieważnych oddano 0. Komisja stwierdza, że za odwołanie przewodniczącego Rady Gminy głosowało 8 radnych, przeciw odwołaniu głosowało 6 radnych. W związku z powyższym pan Bogdan Dajczak został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Podpisy komisji sekretacyjnej Urszula Dziura, Dziura, Wanda Jędrzejczyk i Jędrzejski Mariusz. Dziękuję pani. Proszę państwa, w związku z odwołaniem przewodniczącego Rady mojej osoby nie mogę prowadzić dalej porządku obrad dzisiejszej sesji. W związku z tym oddaję sesję w ręce wiceprzewodniczącego pana Ryszarda Filica. Proszę panie Ryszardzie. Dzień dobry.
Panowie, Panie i Panowie Radni, Panowie Mieszkańcy, Panie Wójt, chcę odnieść tego, że siedzimy sobie z podróży służbowej, tego dnia 4 rano, i jestem przygotowany do prowadzenia sesji, w związku z tym zamykam sesję rady. Ja bym tego nie zaznaczył, jestem nieznaczny. Thank you.